Ale w kolejnym odcinku ze żniw. W dzisiejszym odcinku będzie w sumie takie urywki z kilku dni żniw. Także zapraszam do oglądania. Szykujemy się do większego transportu w żniwa. Muszę przygotować ciągnik. Muszę odczepić kombajn. A następnie ten drugi wyciągnąć z hali, który stoi na hali, bo tam będzie miejsce na zboże. Kombajn był zaczepiony do mycia i przeglądu takiego wstępnego do weryfikacji. Teraz go tutaj pod warsztatem gdzieś odczepię. Muszę zabrać też ten drugi kombajn z hali, bo będziemy szykowali miejsce na przężyto, a chcemy jak najwięcej zmagazynować w tym roku zboża. Nie będziemy się spieszyli ze sprzedażą, dlatego musimy przygotować miejsce. Tutaj go odczepię, niech sobie stoi. Będzie blisko do warsztatu, ale na razie tak i tak czasowo go tu stawiam. Wziąć bałek, odłączyć hydraulikę i odbezpieczyć kulę i do góry stopką. Będziemy całą halę chcieli zasypać księżytem, ile wejdzie. Tam słomą zagrodziliśmy bramę i sypiemy teraz po kolei. Tak, otwarty jest. Ten tu. To jest zawsze problem z wysypaniem, bo te kratownice są. Chyba zeszło. Masz miernik? Masz, tak? Żyto trochę dosuszamy. Teraz podjeżdża, żeby opróżnić. Wyjeżdżamy. Pierwsza przejażdżka ciągnikiem, wyjechaliśmy z warsztatu. W sumie taka mała niespodzianka wynikła, bo gdzieś nam czynnik z klimatyzacji uciekł. I ja jadę do kolegi teraz właśnie, żeby uzupełnił klimatyzację, bo chcemy go wykorzystywać trochę w żniwa, żeby polatał. A wiadomo, jak to bez klimatyzacji, taką pogodę. Także lecę do niego, to mi nabije tą klimę. Dojechałem na pole, teraz kosimy żyto. Widzicie? Żyto dosyć ładnie w tym roku wygląda. Zobaczymy, jak będzie sypało. Wilgotność teraz mamy taką różnie, 13,4, 14,8, w zależności w jakim miejscu. No ale nie czekamy na suchsze, kosimy. Tak to wygląda. Teraz przejdę na kombajn, zobaczymy, jak to wygląda na kombajnie. Właśnie wracam na gospodarstwo, nakosimy tą przepę do pełna i będziemy zjeżdżać. Zobaczcie, jeszcze tutaj mam nagranie, jak wyjeżdżaliśmy do awarii podczas talerzowania z Karolem. Właśnie wyjeżdżamy z Karolem do awarii ciągnika. Talerzujemy i mamy awarię. Urwała się główka w układzie kierowniczym. Pokaż, Karol. Taka główka się urwała. Musimy jechać ją wymienić, bo ciągnik stoi. Karol jedzie ze mną, będzie nagrywał, może coś nagramy fajnego, nie? No. Ogólnie to tak sobie pomyśleliśmy, że nam by się taki przydał mobilny serwis. Zrobić się takiego busa serwisowego i mieć w nim wszystko, tak? Że tylko wsiadamy w niego, nie musimy szukać narzędzi i jedziemy do awarii. Tak sobie to ostatnio wymyśliliśmy i będziemy chcieli ten plan zrealizować.
przyszłości, taki bus serwisowy. By nam to się przydało w czasie wykopków najbardziej, nie? Bo wykopki najwięcej sprzętu pracuje w polu i nieraz potrzebujemy mieć jakieś narzędzia, śruby dodatkowo, żeby wiadomo, usuwać jakieś takie awarie. Bo niektóre awarie można usunąć na polu, nie trzeba zjeżdżać, tylko trzeba do tego mieć narzędzia i możemy jechać dalej. Dobra, Kalor, weź kamerę, bo zaraz spadnie. Dojeżdżamy do pola. Tutaj powiem wam, że nie mamy daleko, bo to jest około 10 km. Nawet chyba nie ma 10. Akurat tu zobaczcie, na poprzeczniaku stoi. Akurat tu mi się to urwało, nie musimy jechać tam dalej. Tutaj jest ile? 14 hektarów. 14,70 dokładnie, to było przężyto, dzisiaj skosiliśmy. I przyjechaliśmy teraz tutaj naprawić usterkę. Poszło? Ja mam tutaj żabkę jakąś, to też. Dobra, idziemy. Co wziąć najpierw? No to chodź, bo już nagrywać i później przyjdzie. Pokaż, zobacz teraz. Pękła główka, to w zamienniku chyba trzeba coś innego kupować. Ta taka sama jest, co mamy, ten sam producent. Chyba nie to samo jest. Bo ona pokaż. To już ten. Dobrze, że się opona nie przedziurawiła. Bo raz mieliśmy taką sytuację, że nam się wykręciło i przedziurawiło oponę, a tu akurat jakby nawet ten to jest. To są około. No. Ale tu jest, wiesz, nie ma krawędzi ostrej, to by się może nie przedziurawiło. Dobra, tą żabą się przytrzymam, tą mniejszą może. I pójdzie. No to nie ma tragedii. Weź tam jeszcze jest jedna żaba może coś tam. Karol, przyniesiesz? No. Dawaj tą żabę. Trzyma. Może ja będę to kręcił, ty trzymaj. Dobra, idzie. A co Sebastian mówi, że w hamulce trzymają w żółtej przyczepie? No mi w Rąbinie raz złapały. No i? Ale od razu coś czułem, że jest nie tak, bo sprężarka od razu ps, szybko biła, nie? Aha. No ale co? Zawór wymieniliśmy, ten zawór się zacina, wiesz? Jeden zawór, tam tył jest podzielony na dwa zawory. Ja widziałem, no. No. I ten. Nie, jeszcze mi ciężko, dawaj to. I wymieniliśmy zawór, bo tam. No ale mówisz, że to samo jest. Dalej to samo? No. Bo ten zawór chyba drugi to też jest posuty. Bo on coś tam. Bo on był też chyba wymieniony, trzeba nowy kupić. Zakładamy nową. Szybka naprawa, nie? No szybka, no ale widzisz. Trzeba przyjechać. Dobrze, że główka była w zapasie, nie? Ale to widzisz. Jeszcze jedna jest. Jeszcze jest, ale to zamiennik jakiś jest i też on tu przy bliźniakach chodzi, nie? No to też pewnie ma wpływ, nie? Teraz nie ma z przodu bliźniaków, a tak to koła wodą zalane. Jeszcze na nawigacji to co chwilę koryguje skręt, wiesz, i to ma wpływ. Dobra, to się dokręci jak ten. I co, teraz tu. To i będzie naprawione, ale byś musiał chyba zapalić go i skręcić, nie? A to wejdzie tak nam bez tego wyciągania? Nie wiem. Chyba nie. No muszę z tym zejść. Czemu? Młotek? Nie? Bo sobie idę na opór. Czekaj, dobra, poszło, poszło. Poszło, to ten. Dobra, teraz Karolku zejdź, bo będzie tam skręcał kołami. Żeby to by tam nic nie stało. Mogę wejść na obciążnik? Tu może z boku stanąć. Albo. A nie tu, chcę. Żebyś tu na. Mogę na obciążnik? Ale to nie będzie widać stamtąd. Dobra, schodzę. Czekaj. Jeszcze trochę.
była tu podkładka? Dwie. Daj te podkładki. Nową mam, no nową założyłem. Te większe i mniejsze jest, takie same są. A pneumata wziąłeś? Nie, nie wziąłem, bo zasadki nie mogliśmy znaleźć. To 32, tak dokręcimy. Masz? Dobra, tutaj dokręcimy. Jak tam 32 było? Był. Ty miałeś pierwsze, kurczę, widzisz? A to mogliśmy to dobrać, więc to będziemy kręcili tak półobrotnie. To ile ci zostało jeszcze na nawigacji? Pokazuję. No to hektarów ile? 4, 3. Dobrze, że to się takie coś w polu, a nie w drodze, nie? Urywa. Kurde, mówiliśmy sadowy. Jeszcze raz taki mały ruch, ale dokręcimy jakoś. Dobra, mu się dokręci. Jeszcze na tym. Dobra. A czekaj, mam zawleczkę? No tak, tak, ale tu już jestem. Być już ten. No poruszasz kołami, to może trochę się to jeszcze ułoży. Tu trzeba zakręcić, żeby się znowu nie, żeby się nie wykręcił siłowo. Jeszcze tam nagrywam. Jeszcze 1,24. Czemu, Karol, ty nie trzymasz? Czego? Trzymaj to. No bo chciałem, żebyś tam nagrał, bo ja to nie widzieć. Dobra, schodzę. Cieknie. Co cieknie? Nie, to tak słychać płyn. Nie, zobacz, cieknie. To z klimatyzacji. To z klimatyzacji leci. Czekaj, może byśmy skręcili kołami, żebym tobie stąd mógł wejść. To już to założę, ten mechanicznik. Tu do busa. Czekaj, to zakładam ogranicznik ten skrętu. Na którym on był dziurze. Ostatni. A tu widać, nie, widać jak jest wyten. O, napie go. Dobra. Kręci kołami, tam będziemy lepsze dojście. Dobra, to się ten. Co? A ma zaweczkę? Mam, ale trochę ją tam, że kurwa zmolestował, bo miałem tym wciągnąć kluczem, więc... To i tak trzeba będzie w domu to kręcić jeszcze to. Tu nie masz dużo do skończenia. Dobra, Karol. Awaria usunięta, wracamy do domu. Klucze wziąłeś swoje, tak? Jakoś za długo to się z tym nie męczyliśmy. No powiem ci, że fajnie szybko nam się udało tę awarię usunąć. Myślałem, że będzie dłużej. Tylko trzeba będzie jeszcze poprawić, pamiętać, żeby dokręcić to nasadowym kluczem i zabezpieczyć. Nagramy jeszcze, jak talerzu jest, nie? Zobaczymy, jak idzie. Staram się. Chyba jego klasa. Czwarta, piąta klasa. Dobrze. Piąta to nie jest. Czy... A, bo szósta jest. Szósta to jeszcze gorsza. Najlepsza jest pierwsza klasa. Pasy zapnij, zapiąłeś pasy? No udało nam się bez problemu szybko... A jaką mamy najlepszą klasę? Najlepszą klasę mamy trzecią. Gdzie? Troszkę jest trzeciej klasy na rzętinie, gdzie był rzepak. I też jest na czarowecach troszkę trzeciej klasy. A nie jest na 2000? Na 2000 jest czwarta i piąta. Ogólnie mamy najwięcej czwartej.
czwartej i piątej mamy najwięcej. Mamy szóstą? Szóstą też mamy. Gdzie? Na poligonie. Szósta. Zajedziemy jeszcze po drodze, zobaczymy jak koszą przejeżdża to pod Rąbiniem, co? To na słomę koszą? Nie, tną. To. To co robimy na słomę? Z jedynki może weźmiemy, zrobimy, bez żyto, nie? Tam gdzie byliśmy, patrzeć wilgotność, nie? Tam jest 22 hektary. To z pół możemy zrobić na słomę. Tyle sumy nie potrzeba, bo dużo nam zostało z poprzedniego roku, nie? Ale dobrze, żeby jakąś świeżą mieć. Tutaj mamy żyto, kosiliśmy. Żyto jeszcze jest, tak powiem wam, nie do końca gotowe do koszenia. I tam dalej tu mamy 28 hektarów, teraz nie, przepraszam, tu mamy 33 hektary, co jestem, i tam na drugim polu, teraz jedziemy, też jest 33 hektary przężyta. I te żyto tak naprawdę to do końca nie jest jeszcze do koszenia, ale myślę, że jutro już będzie ok. I wjechaliśmy w przejeżdżo. W przejeżdżo tam mamy dwie odmiany dalej i też jedna odmiana jest ok, a druga jeszcze się trafia nawet zielone. Powiem wam, że u nas jest teraz fajnie, fajna pogoda sprzyja. Dobrze by było, żeby to się udało ładnie nam wykosić, i ogólnie deszcz jest potrzebny, na ziemniaki jest potrzebny deszcz, bo jest sucho, ale też jest potrzebna pogoda, żeby nam doszły zboża, ale wiadomo, że jeden deszcz by im nie zaszkodził, jakby sobie spadł, teraz nawet by nam przerwał pracę. Tak to wygląda. Chłopaki pojechali na kolonie dzisiaj, Ignacy i Karol, także tydzień nikt nie będzie. Tutaj będzie widać, jak się odmiany odcinają, zobaczcie. Tutaj za drzewem zaraz, o. Tu mamy problem z hamulcami. Chodzi o to, że ciągnik hamuje pierwszy, a później hamuje przyczepa, i będę musiał zabór pneumatyki wyciągnąć zaraz i sprawdzić od hamulców. Teraz tylko złożę sobie antenę CB radia i jadę przodem do warsztatu. Tam nie jest tak gorąco jak tutaj. Pochylę ją po prostu tylko, bo tak to nam się ułamie. I teraz będę mógł sobie tam spokojnie wjechać i wyjąć ten zawór i zobaczymy, co się stało. Uff, wszystko rozgrzało, pogoda jest na żniwa super. Musi napompować powietrza, żeby odpuściła przyczepa. A, już fajnie chłodzi, kurczę, tylko go zapaliłem. Tak sobie pomyślałem, że chyba na kanał jadę, będę miał wygodniej, jak mi się uda. Z kanału wyciągnąć ten zawór. Albo tylko przodem, to jeszcze zobaczę. A na niej mamy ten, do suszenia. Najpierw zasypiemy suszarnię. Kurde, nie wiadę. Wyjdę, zobaczę najpierw, tak, może rzeczywiście go tutaj wyciągnę. Bo jak wjadę, to zaraz będziemy suszarnię sypać i... no i nie będzie możliwości. A jak go tu wyciągnę, to taka możliwość będzie. Dobra, to go tu wyciągnę. To jest ten zawór. Dobra, tutaj tak, 22 plus 17, 13. Tu go wyciągnę, wiecie, bo jak wjadę nim na warsztat, no to na przyczepie mam do suszenia żyto i nie będzie można wysuszyć. Dobra, a ja myślałem, że ona pusta jest, dopiero teraz siadłem, patrzę, pełna, a on tu sobie zasypuje. Dobra, idę po narzędzia i teraz go wydłubię, ten zawór. Dobra, mam narzędzia, biorę się za wyciąganie tego zaworu. Włącz tutaj mlapsa, może coś nagram.
Nabór mam złożony, jadę teraz, zrobię kurs, zobaczę, czy coś pomogło. Dojechałem na pole. Muszę podregulować ręczny. Wziąłem sobie śrubokręt i klucz, to podciągnę, żeby zawór cykał, jak jest na ręcznym. Sypiemy, tak pojeżdżę sobie tym ciągnikiem teraz. Powiem wam, że fotel kupię. Od razu mu kupię fotel, bo ten fotel to jest masakra w tym ciągniku. Strasznie mnie denerwuje. To będzie w sumie ostatni ciągnik, który ma taki rozwalony fotel. Wjeżdżam. Troszkę prawej strony muszę jechać. Jadę tak 2-4, no. Widać w lusterku, jak sobie widać. Tutaj też widać. Znaczy to już powinno być suche, na pewno już jest suche, bo już taka pogoda jest. Jakby było suche, jutro by tutaj to ładnie skończył. I dostanie nam ten pasek przężyta jeszcze tam, tej drugiej odmiany. I jeszcze mamy żyto na jednym polu, to jest 20, tam jest 2. I jeszcze 15 mamy też określenia żyta, nie? A przężyta jeszcze 70 będzie chyba. Wysypane. Żyto suche sypiemy na halę. Tutaj przy kalanicy, przy środku nie ma problemu z wywróceniem przyczepy. Już powoli dzień pracy dobiega końca. Tu jeszcze musimy zasypać suszarnię na noc. A to na placu leżało, tak? A. No można wsypać. Podpalę ją, żeby się nabiło powietrze i podjedziemy pod kosz. Pojechał, ładowarka nam nie będzie potrzebna, bo będziemy sypali z okienka, z naczepy. Teraz sypiemy ze skani.